Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło. Po raz pierwszy w historii naszego kanału karsmailowego możemy pokazać Cuprę. Jest to Cupra oczywiście, którą mamy w ofercie, model ATK. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Cupra to oczywiście marka Volkswagena, grupy Volkswagena, która powstała na bazie samochodów Seata, ale w tej chwili ma już własne modele. No to jest jeszcze samochód, który występował jako Seat w dalszym ciągu. Zresztą można go kupić Seat ATK, ale ta najmocniejsza wersja była przeznaczona tylko i wyłącznie dla Cupry i właśnie taką Cuprę mamy przed sobą. Przez pewien moment oferowano też 190-konną wersję, ale z tego zrezygnowano i od 2018 roku jest ten samochód dostępny. Ma już swoje lata, ale to nie znaczy, że nie jest ciekawą ofertą. Tutaj oczywiście mamy dodatkowy lakier, tu oczywiście mamy akcesoryjne koła, ale hamulce już nie. Wydech mamy standardowy, ale on i tak dosyć fajnie brzmi. Ale w droższej wersji VS można mieć też Akropowicza tutaj za kilkanaście tysięcy złotych. No to jest samochód, który bazowo został wyceniony na jakieś 230. Pod filmem macie link, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda finansowanie Cupry ATK-i u nas. A ten egzemplarz kosztuje około 260 z tymi gadżetami, z tym lakierem, z tymi kołami, z elektryczną klapą, z wysuwanym hakiem, z nieco inną kierownicą, ze skórzaną tapicerką i z tym dachem panoramicznym, który tutaj widać u góry. No ale to są chyba takie dodatki, które tutaj są całkiem fajne. Jest to taki SUV, który idealnie nadaje się, no, takie auto uniwersalne. Jest troszeczkę autem GTI, ale przede wszystkim jest samochodem bardzo, bardzo rodzinnym i zapraszam teraz do środka. Chciałbym Wam pokazać, jak ten piękny wóz prezentuje się w kabinie. No przede wszystkim jest tutaj sporo miejsca i to widać już na pierwszy rzut oka. Jest to taki SUV, który w zupełności wystarczy do większości potrzeb. Tak wyglądają fotele. No oczywiście one są seryjne, ale w tej wersji z tapicerką skórzaną wymagają dopłaty. To, co mi się bardzo w nich podoba, to mimo tego, że są usportowione, to są szerokie. Tutaj nawet osoby o większej posturze bez problemu się mieszczą. No ta kierownica to jest naprawdę fajna rzecz, warto sobie ją wybrać z dodatków. Ona ma między innymi tutaj starter wtedy, trochę jak w Alfie Romeo. No i wybór trybów jazdy można wywołać z tego oto miejsca. Nie trzeba tutaj kręcić tą wajchą, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy ta wajcha nie jest poręczniejsza. Ale usiądźmy sobie w tym samochodzie. Odpalmy go sobie tym przyciskiem. Tak, zabrzmiał, mimo tego, że jesteśmy w trybie normalnym. To też taka ciekawostka. Auto Holda pamięta, a wyboru trybów nie. Trzeba to zrobić własnoręcznie. Proszę bardzo. Ale można też robić z tego poziomu. Niech nam się załaduje tutaj ten system multimedialny. O, można to robić też w ten sposób. Co jest szybsze? Chyba pokrętło, bo jeżeli startujemy w komforcie, to tu trzeba kliknąć dwa razy, a pokrętło wystarczy przekręcić, no w sumie też dwa razy, ale jest to chyba bardziej intuicyjne. Wiek pojazdu zdradzają pewne elementy, na przykład ten panel klimatyzacji, w tej chwili takiego panelu klimatyzacji, taki panel jest już w bardzo niewielu modelach grupy Volkswagena, już te takie haptyczne przyciski są, a jest to naprawdę świetne rozwiązanie, zobaczcie, wszystko jest tutaj. Wystarczy sobie kliknąć, nawet nie trzeba odrywać wzroku od jezdni, jeżeli pamiętacie, że na przykład to jest drugie, to trzecie i tak dalej. Do tego pokrętła, wspaniała sprawa. Fajna taka mała gałka zmiany biegów. Tu oczywiście jest DSG, siedmiobiegowe w tym wypadku. Tam się znalazło miejsce do indukcyjnej ładowarki. Dwa gniazda USB nowego typu 12V. Czyli sporo urządzeń można tutaj podłączyć. Fajnie sobie działa, szybko się łączy z CarPlayem, bezprzewodowo. Minus dla mnie, no to jest to, że tutaj głośność regulujemy przyciskami. Wolałbym mieć pokrętło. Pamiętam, że kiedyś w jakiejś Skodzie, którą jeździłem dawno, dawno temu, chyba poprzedniej już generacji Octavii, dokładnie takie rozwiązanie zastosowano w wyższych wersjach, a w biedniejszych było pokrętło i to pokrętło jest dużo bardziej praktyczne. Na szczęście jest zdublowane tutaj, do tego w lewej stronie, to też jest dużo lepsze rozwiązanie niż takie pokrętła czy przyciski z prawej. Cóż, to jeszcze mamy aktywny tempomat, którym sobie możemy sterować. Tutaj był pakiet takiej półdynamicznej jazdy dokupiony do tego samochodu za mniej więcej 1800 zł. No tutaj sobie możemy sterować wirtualnymi zegarami. Fajnie to jest rozwiązane. Podoba mi się to.
No szkoda, że takie przyciski w niektórych samochodach grupy Volkswagena zostały zastąpione przez te takie dotykowe, które niezbyt mi się podobają. Tutaj proste sterowanie lusterkami, proste sterowanie szybami, taki klasyczny przełącznik świateł, jak to zwykle w grupie Volkswagena. No ale tak, no jest tutaj dobre wrażenie jakości. Ten samochód jest nieźle wykończony. Schoweczek jest co prawda nie za duży, ale tu jest dużo różnych gadżetów. Cup holdery, dość duży schoweczek. Wszystko całkiem fajnie zrobione. No, od tego jeszcze aluminiowe nakładki na pedały. Czy to jest sportowe wnętrze? Ma sportowe akcenty. Myślę, że dużo robi ta kierownica z logiem Cupry i z tymi takimi tutaj wstaweczkami, przeżyciami. Ale poza tym jest to zwykły, klasyczny SUV średniej wielkości grupy Volkswagena. Dość stary już, bo z tego co pamiętam, to sama Ateca chyba debiutowała w 2016 roku. Te mocne 300-konne wersje z napędem na 4 koła, oczywiście to jest Haldex, ale dość szybko działający. 2 lata później wprowadzono. Oczywiście auto miało lifting, wtedy trochę zmieniono tutaj tą elektronikę, ale na szczęście zostawiono to. O tak, ja jestem fanem takich rozwiązań. Normalne, zwykłe przyciski mają dużą przewagę nad wirtualnymi rozwiązaniami i nie zmienię tego zdania. No chyba, że kiedyś będę miał chip w głowie i samochód będzie reagował na moje myśli, czyli na przykład będę sobie myślał, chcę mieć 3 stopnie więcej, proszę włączyć mi podgrzewanie kierownicy, to jest przycisk, i samochód będzie to robił sam. Ok, ale póki co poproszę o takie rozwiązanie. To są najlepsze rozwiązania, jakie mogą być. Zapraszam teraz do tyłu, bo tam jest naprawdę sporo miejsca i chciałbym Wam to pokazać. Tylna kanapa przy fotelu ustawionym pod moje 188 cm wzrostu i całkiem sporo miejsca. Zaraz sobie zasiądę, ale najpierw zobaczmy, jak wygląda podłokietnik fajnym, miękkim materiałem, wykończony dopiero tam gdzieś pod spodem jest twarde. To ma znaczenie w momencie, kiedy opiera się tu swoje udo. Proszę bardzo, większe przedmioty również można w tym samochodzie przewozić. Ponownie 2 gniazda USB, nawiewy, no to jest klasyka. Mamy tutaj haczyk, to jest też fajna, przydatna rzecz. Samochód jest sportowy, ale samochód jest użyteczny. Bez najmniejszego problemu się tutaj mieszczę. Kolano lewe minimalnie dotyka fotela, ale jest dużo miejsca. Troszkę zasłania mi widoczność ten wielki fotel. No ale można zawsze tak sobie tutaj wyjrzeć. Nie, no naprawdę fajny, rodzinny samochód. Do tego rodzinny samochód ze sporymi możliwościami. I teraz te możliwości postaram się Wam bardziej opowiedzieć niż pokazać. Będziemy jeździć po mieście tym autem. Ale może jeszcze zanim to pokażę Wam bagażnik, bo on też ma w tego typu samochodzie dość duże znaczenie, a tu nie ma się czego wstydzić. Jak przystało na samochód rodzinny, którym Ateca nawet w wersji Cupra jest? Ponad 450 litrów bagażnika, czyli jest się czym chwalić, mimo tego, że jest tutaj napęd na 4 koła. W dalszym ciągu wygospodarowano spore miejsca, ale to tylko tyle. Nie ma tu podwójnej podłogi. Za to z fajnych rzeczy, poza tym rękawem, znaczy nie rękawem, tylko dziurą na dłuższe przedmioty. Kanapę można sobie rozkładać z tego poziomu. To jest bardzo fajne rozwiązanie. No i zobaczcie, przypuszczam, że to jest wyposażenie dodatkowe, ale fajnie, że można je mieć, bo jest zdecydowanie przydatne do tego gniazdo 12V. To też takie stare rozwiązanie w samochodach Vaga. Pamiętam, że stare Skody Octavia też miały coś takiego. To się czasem przydaje, więc bardzo fajnie, że ten samochód to ma. 4-cylindrowy silnik jest tutaj głównym sprawcą zamieszania. 2.0, oczywiście doładowanie, to jest EA888, tak ten silnik się nazywa. 300 koni seryjnie, napęd na 4 koła. Poniżej 5 sekund do setki, producent podaje 4,9. Ale jak się startuje z launch controlem, to czasem się udaje nawet zejść nieco niżej. Ale to jest oczywiście takie 4,9 w zupełności wystarcza do wszystkiego. To jest bardzo, bardzo szybki samochód. Spalanie poniżej 8 litrów i to jest realne do zrobienia w trasie, w mieście. Ten samochód też nie pali jakoś stanowczo za dużo, no bo myślę, że takie 10-11 litrów to jest świat i ludzie, jak na tego typu auto, tej wielkości auto i tak dużą moc. Także szacun za to. Bardzo fajne rozwiązanie. Fajny doładowany silnik, znany z innych sportowych modeli grupy Volkswagena. Trafił też do Cupry, która jest SUV-em. Dzieci już tutaj krzyczą, no bo przecież to jest samochód do wożenia dzieci. No to teraz trzeba trochę dzieci powozić. Przejedźmy się tym pięknym samochodem. Tymi dziećmi oczywiście będziemy my.
No to lecimy. Zaczynamy od trybu komfort, bo prawdopodobnie w tym trybie będziecie jeździć przez większość czasu tym samochodem. No umówmy się, no oczywiście mówi się, że tam tryb Cupra czy Sport to są tryby torowe, można sobie tu wyłączyć SP. Ale czy po to się kupuje SUV-a, żeby nim pojechać na tor? No chyba nie, to raczej ma być taki samochód uniwersalny. No i czasem też musi być samochodem komfortowym. I ten komfort tutaj, oczywiście to zawieszenie jest aktywne, ale ten komfort jest no, bardzo dobry, jak na tak mało opony, jak mamy w tym samochodzie, jak na wielkość tych kół. Tutaj są takie większe dziury i z nimi sobie aż tak dobrze prawdopodobnie nie poradzi, jakby sobie poradziła zwykła Ateca. O, proszę, trochę było słychać. Ale dalej. Aż mnie zabolało wszystko. Takie piękne koła wpadły w dziurę. Dalej, jak na to, jaki ten samochód ma możliwości, przypominam, poniżej 5 sekund do setki, to zawieszenie sobie bardzo fajnie radzi. Powiem więcej, no to jest samochód nastawiony dużo bardziej na komfort. Teraz sobie szybciutko przejdę w tryb najbardziej sportowy. Ono się usztywniło, to zawieszenie, ale dalej ono dość dobrze sobie radzi. Dalej jest tak, że jak się jedzie, to ten samochód potrafi zanurkować. Dalej jest tak, że trochę się wychyla na zakrętach bardziej niż bym chciał. No, mimo wszystko chciałbym, żeby to było betonowe zawieszenie w tym trybie. Ono takie nie jest. No, prawdopodobnie nie mamy aż takich możliwości sterowania tym w dużym SUV-ie, który przy okazji jest ciężki, bo tu mamy ponad tonę 600, z tego co pamiętam, masy własnej. No bo i silnik, i napęd na 4 koła. Więc całkiem tego wszystkiego jest tutaj sporo. Ale pięknie reaguje. Po prostu lekkie muśnięcie pedału i od razu. No w tym trybie Cupra oczywiście mamy nieco głośniejszy wydech. Ale możemy sobie też tutaj personalizować, możemy sobie wejść w indywidua i tutaj sobie powybierać różne rzeczy. No. Czemu on nie jest skonfigurowany tutaj? A, proszę bardzo. Układ kierowniczy, silnik i mamy wydech. Klimatyzację możemy sobie ustawić w trybie jakim? Eko. Myślałem, że Cupra i Sport. Także tak możemy sobie tutaj gmerać w tym aucie. I to się robi z ekranu, no, ale cała reszta jest tutaj taka, jak była kiedyś. Jak kiedyś była w tych samochodach. No bo zdecydowanie nam, dziennikarzom motoryzacyjnym, grupa Volkswagena no jednak pomogła tym, że wprowadziła to wszystkie dotykowe rzeczy, bo przynajmniej mamy co krytykować. No to tutaj w tym samochodzie jest dużo trudniej z krytyką. Ale chyba się nie uda tutaj jakoś szczególnie rozpędzić. Trzymaj się, Krzysiu, teraz, bo mi się robi wolny lewy pas. No masz tryb indywidual. Czyli nie wiadomo, co mam tak naprawdę. Ale pod pedałem przyspieszenia mam po prostu cały czas niekończące się newtonometry. Ja go nie muszę nawet mocno wciskać, żeby to auto robiło ziu. Będąc przy tym zupełnie zwyczajnym, rodzinnym SUV-em, który nawet za bardzo nie rusza się, nie rzuca się w oczy, no bo jeżeli pominiemy te felgi, jeżeli pominiemy ten wydech, który gdzieś tam z tyłu widać, to, że to jest Cupra, a nie Seat, to pewnie dla 90% osób, które są tutaj teraz wokół nas, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, tego nie widzą. Jest to jakiś taki zwykły SUV, a potem może się okazać, że SUV potrafi szybko się rozpędzić. Czy to ma sens? To jest trudne pytanie. No trochę ma i trochę nie ma. Bo hot hatche, które gdzieś są trochę punktem wyjścia tego typu auta, no bo to jest taki hot hatch naszych czasów. Tych czasów, kiedy lubimy samochody podwyższone, ciężkie, do których się łatwo wsiada, które są komfortowe, miękkie. Tutaj mamy auto, które jakby ma być szybkie, twarde i tak dalej. To jest dobre pytanie, czy to ma sens. Czy chciałbym mieć taki samochód? Tak. Oczywiście wolę jeszcze bardziej bezsensowne samochody, bo ten samochód ma trochę sensu. Nie jest zbyt paliwożerny, ma fajne osiągi, jest duży, rodzinny. Można go u nas leasingować. Ma dużo różnych zalet. I troszeczkę jest bez sensu. Pewnie wolałbym, żeby był bardziej bez sensu. Ale jest to trochę tak, że można by mieć wtedy, w przypadku tego auta, gdyby mieć taką Cuprę, jeden samochód. Nie trzeba by mieć tego samochodu rodzinnego i tego samochodu dla przyjemności, bo ta przyjemność zdecydowanie tutaj jest. No jest to taka przyjemność na miarę naszych czasów, ale no, przypadło mi to auto do gustu. Mamy to.
Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.